Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście Chmielo, a to jest, jak widzicie, dokładnie pierwszy odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon, dokładnie tak. Wersja na Play'a 4, kolejna część przygód Geralta, tym razem zmagania z tytułowym Dzikim Gonem. Redzi naprawdę się postarali, co już można widzieć po samym menu, znaczy tutaj tym startowym, można powiedzieć, nie wiem co to jest, ale można tak to nazwać, no coś koło tego myślę. W każdym razie Wiedźmin trójka, powiem wam szczerze, gra, na którą czekałem od dwójki bardzo, ale to bardzo. Moje przygody z Wieśkiem kończą się w sumie tylko na grach, bo jedynkę przeszedłem Wiedźmina bodajże dwa razy, natomiast dwójeczkę Wiedźmina chyba coś koło 3-4 razy. Pamiętacie, ostatnio na kanale Wiedźmin dwójka się skończył w akcie trzecim, czyli praktycznie przy końcówce gry, no ale nie dokończyłem go z racji na to, że tam coś mi program, którym nagrywałem z peceta, czyli Action, zaczął odwalać i po prostu nie nagrywał tak, jak powinien nagrywać, więc niestety pecetowej wersji Wiedźmina dwójki nie skończyłem. Na Xboxie nie grałem w Wiedźmina dwójkę niestety, a z książek to nie szarpnąłem żadnego tytułu. Kiedyś oglądałem też serial, bo wiem, że serial był, ale to tak tylko przełomowo, że tak powiem, raz chyba coś tam oglądałem, ale to tak nic z tego jakoś specjalnie nie pamiętam. No i przyszedł czas na Wieśka trójkę, mamy maj, 19 maj, ja sobie to nagrywam. Powiem szczerze, wczoraj był unboxing na kanale edycji kolekcjonerskiej, właśnie się patrzy na tego Geralta, to masakra, jakie to jest wielkie, to jest kosmos, 26 cm to ma ta figurka oczywiście i naprawdę jest siła. W każdym razie będziemy zaczynać już. Wczoraj sobie odpaliłem tą grę, powiem wam szczerze, tak na chwilę, dosłownie to było może, nie wiem, 5 minut, żeby zobaczyć, co jak to wygląda w ogóle, przetestować, bo już byłem tak zajarany tą kolekcjonerką i w ogóle, ale poszedłem spać w końcu, nie nagrywałem nic dla was, jak sobie odebrałem paczkę, bo byłem mega zmęczony, w końcu byłem na nogach, w sumie jakieś, nie wiem, grubo 20 godzin byłem na nogach, no, coś koło tego, bo wstałem dosyć wcześniej, także no, trochę byłem na nogach. W każdym razie zaczynamy. O tak, Play 4, także zobaczymy pierwszy mój Wiedźmin na konsoli. Pomiń. Patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ohydnymi reliktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone, by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemie, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biczem wojny.
to kara bogów za nasze grzechy! Nie zapominajmy też o okrutnej plazie spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. No i właśnie, to są takie typowo charakterystyczne dla Wiedźmina wstawki komiksowe. Bardzo, bardzo interesujące. Powiem wam szczerze, że... tylko chcę sobie sprawdzić, czy sobie napisy ustawiłem. Gdzie to może być? Wideo. Nie wideo, wybór języka. O, są włączone. Oczywiście dubbing polski ciśniemy. Bo moim zdaniem, powiem wam szczerze, gry, które ja ogrywam, przynajmniej ja staram się cisnąć taką zasadą. Gram w dubbing po prostu ustawiam jako oryginalny. Ja tutaj w Wiedźminie naprawdę dubbing jest na wysokim poziomie i nie wiem, jak ktoś jest godzien grać w tą grę po angielsku. Tym bardziej, że no nawet... Damy sobie nową grę, nawet obcokrajowcom bym polecał granie w tą grę po polsku, tak samo jak ja wolałem grać w Metro Last Light po rosyjsku, gdyż to bardziej klimat udawało, tak tutaj lepszy jest, myślę, polski. Ja zresztą sam dubbing jest na wysokim poziomie, jak to w każdym Wiedźminie, także odpalamy. Poziom trudności musimy sobie wybrać, mamy 4 opcje, po prostu opowieść, mieć i opowieść. Powiem wam szczerze, że wybiorę poziom średni, czyli no dla tych, którzy lubią wyzwania, z racji na to, że nie grałem jeszcze na żadnej konsoli w ogóle na Wiedźmina, wszystkie Wiedźmina na PC ci cisnąłem. Nie wiem, jak tu się będzie w ogóle sterowało. Nie wiem, co pozmieniali względem dwójki jakoś specjalnie, bo starałem się sobie nie spoilować zbyt dużo z gierki przed premierą, nie oglądając zbytnio materiałów. No może dwa mi się zdarzyło coś jakieś takie króciutkie po 5 minut maksymalnie oglądać, ale w każdym razie zaczynamy. Wyświetlanie samouczków. Myślę, że póki co będzie włączone, bo chcę się, tak jak mówię, dowiedzieć. I symulacja wyboru z Wiedźmina dwójki, to wyłączmy to, bo będę chciał sobie co jakiś czas tam będzie chyba taka opcja wyboru, jakichś tam wyborów właśnie z Wiedźmina dwójki, ważnych i mniej ważnych, także będzie można sobie gdzieś tam w grze wybrać, także wyłączmy. Tak, dotychczasowe dane zapisów, tak, zostaną usunięte. Okej, zaczynamy przygodę jako Geralt z Rivii. Temeria 1228 bodajże. Dobrze widziałem ten zwiastun wiele razy. Naprawdę jest świetny. Yennefer zaraz się pojawia. Oczywista sprawa. Wreszcie powiem wam szczerze, że wychodzi część z wątkiem, który mnie naprawdę bardzo interesował w Wiedźminie, bo wątek dzikiego gonu mieliśmy poruszany i w Wiedźminie 1, to też głównie był pod koniec Wiedźmina 1 i w Wiedźminie 2 też był. Ja to otworzę sobie wodę, może nie będziecie tego słyszeć, bo sobie muszę przepić, ale naprawdę motyw dzikiego gonu był wiele razy powielany i wreszcie będzie można tutaj toczyć walkę z nimi, zobaczyć, jak tam się wszystko będzie działo. Yennefer widać uciekała. Ja powiem wam szczerze, że jak tak gram teraz w tego Wiedźmina, znaczy odpaliłem sobie dopiero, czuję się lepiej niż wczoraj. Wczoraj już po prostu nie miałem siły, odpaliłem i przysypiało mi się jeszcze, jak oglądałem te kascenki akurat. Także... No sami widzicie, ale jak człowiek jest wypoczęty, to wiadomo, lepiej mu się gra. Dobra, Vasemir. I oczywiście Yennefer, czyli mega dupeczka Geralta. Chociaż Triss jest lepsza moim zdaniem, ale Yennefer też ujdzie. Nie powiem, że nie. I pewnie będę lamił na padzie. To pewnie będzie nieuniknione, bo... Szczerze, powiem wam szczerze, jak sobie kupowałem tego Wiedźmina, to...
Myślałem, że źle robię, że lepiej by było zaupgrade'ować sobie PC-ta, bo na moim GTX 670 no już mowy nie ma bardziej o graniu chociażby na średnich detalach, tylko minimum, wszystko na minimum i Full HD może by ucisnęło w tych powiedzmy płynnych 60 FPS-ach, ale co to za zabawa z gry, która jest robiona pod kurde karty graficzne za 2500, nie GTX 980 na przykład. I moim zdaniem no wybrałem wersję, no bo nie powiem, że nie, no na razie póki co nie mam kasy wydać na PC-ta takiego kurde za 5000 powiedzmy. Bo będę sobie go pewnie upgrade'ował za jakiś czas, no może nie w tym roku jeszcze, może w przyszłym sobie coś pomyślę nad nowym PC-tem, ale póki co myślę, że to nie ma sensu, no mam Play'a, mam Xboxa i w sumie jakoś jestem przyzwyczajony do konsol bardziej aniżeli do PC-tów, no w takiego wieśka bym wolał zagrać na PC-cie, no ale dobra, kończmy tą gadankę, zobaczmy cóż tu się będzie działo. Dżemewalon. To coś ciekawe, że te cutscenki, przynajmniej tak jak teraz widzę, dosyć płynnie chodzą, to nawet 60 FPS-ami mogłoby zajeżdżać. Ale jak jest, musiałbym zobaczyć jakimś programem. Bo na Play'u z tego co wiem jest 1080p i 30 FPS-ów, tak? Chyba tak. No nieźle. Geraltinio. Będę się starał pokazać z gry możliwie jak najwięcej, bo naprawdę nie ukrywam, jestem fanem serii i będzie bardzo, ale to bardzo ciekawie w grze. Seria będzie dosyć długa na pewno, bo sami twórcy zapowiadają, że gra jest dosyć długa, także no trochę to potrwa. więc pewnie będzie no przez długi, ale to długi czas na kanale Wiesiek. Nawet w wakacje pewnie, bo na wakacje ja wyjeżdżam. Nie chcę cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. Cały puchar Astany. No ale to typowe. Yennefer. No, na razie. O, agresywne sceny, agresywne. Ale... tak jak to twórcy powiedzieli, oni nie wstydzą. Nie boją się takich scen umieszczać, walą tutaj konkrety, zresztą później zobaczycie, że będzie dużo, ale to dużo właśnie takich kształtów pięknych. Ale nie tylko. I... no i co, to jest gra jakoby nie było przeznaczona dla pełnoletniego odbiorcy, także no cóż. No, o tak! O Boże Chryste, aż mi się ręce trzęsą. Dobra, co się dzieje? Witaj w samouczku, no nieźle. Każdy wpis zapisuje się w glosariuszu. Wcześniej to był chyba, inaczej to się nazywało, nie było to glosariuszem. Nie chcę wyłączać samouczka, póki co. Minimapa i zadania, okej, w prawym. Mamy minimapę i aktualne zadanie. Które robimy, znać klucz do sapialni przy użyciu wiedźmińskich zmysłów. O kurde, wiedźmińskie zmysły. Wow. To jest niezłe, znaczy tego nie było jeszcze w wieśkach. Wiedźmińskich zmysłów, aha, to nam pokazuje takie kluczowe elementy. Złoto nie pasuje do mojej karnacy, wiesz przecież. Wow, tak to już mogliśmy robić wcześniej. Gasi ci ogień. Dobra, pytanie jest, gdzie jest klucz do sypialni? O,
A tu? Co to za łachy? Jakiekolwiek ubrania, które nie są czarne albo białe. Mhm, bieliznę. Nieźle. Mogę z tobą porozmawiać, Jennifer? Może jeszcze poczekać. To niewychowawcze i nierozsądne. Nie. Chciałbym z tobą pobyć jeszcze trochę. Ja też tęskniłam, ale będziemy mieli jeszcze dużo czasu. Zrobię sobie makijaż, a ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Każdej zawsze myślałem tylko o tobie. A może jednak? Nie, chyba nie. Chyba się nie zgodzi. Dobra, no to nic, idziemy trenować Ciri. Ciri, muszę się przyzwyczaić do Ciri, bo nie wiem czemu zawsze mi się wydaje, że ona jest Ciri. Ciri jest w iPhone'ie, co prawda, ale... Dobrze, tutaj. I Agrest, oczywiście. Geralt, nie grzeb mi w kosmetykach. Ciri. Ciri to będzie. O, dobra, klucz jest? Jest klucz. Muszę to poogarniać, to jeszcze te zmysły wszystkie. Mamy zejść na level niżej, a tu co jest ciekawego? Dzisiaj sok. Mhm, wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Dobra, damy radę. Ja jeszcze wyjdę na zewnątrz. Cholera. Jednak ładna ta nasza przełęcz. O kurwa. Moment, ej, samouczek mi tu wywalił. Ale Kaer Morhen, no, naprawdę. Robi na mnie wrażenie. Robi już na mnie wrażenie. Mogę wam śmiało powiedzieć, że na playu gierka wygląda... Wow, nie gadajcie, że ja mogę tam wyskoczyć. Aha, dobra, to ja bez takiej agresji to może będę robił. Wygląda na pewno lepiej niż mi się wydaje Wiedźmin 2 na PC-cie na Ultra z wszystkim włączonym. Wow! Zginąć w samouczku. Mistrzostwo. Cały ostatni stan. Chciałem przetestować, czy dało się wyskoczyć faktycznie. W każdym razie, no naprawdę wygląda zajebiście. Mi się wydaje, że lepiej nawet niż Wiedźmin 2 na fullu na PC-cie. Tego nie będę ukrywał. Także schodzimy tam na dół, zobaczymy co będzie. Loadingi chyba są jakieś przesadzone. Bloodborne mi jedzie. No. Trochę. Dobra. To już obczaiłem, także schodzimy na dół. Minimap i zadania, to już wiemy. Użyto klucza do otwarcia. W ogóle Wiedźmin się nauczył pierwszy raz skakać. Dwie części mu to zajęło. Dwie części. No, ale jak już umie, to umie. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Ciri. Oczywiście. Dla niewiadomych, dla osób, które nie wiedzą, Ciri jest takim, można powiedzieć, przyszywanym dzieckiem Geralta, ofiarowanym tam jemu. A jego taką przyszywaną matką jest właśnie Yennefer. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekaj się na nią bez przesady, stary. Nie wściekać nic, poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz.
No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Kurczę, jak patrzę na te medaliony wiedźmińskie ze Szkoły Wielka, zajebiście nawet one wyglądają w grze, a ja mam taki w realu, normalnie w kolekcjonerce był i jest jeszcze lepszy niż w grze nawet. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Nie jesteś w cyrku. Piruet. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Dobrze, lepiej żeby tak... Wesemir powiedział, że jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj! No właśnie, więc lepiej bądź grzeczna. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Samouczek? Tak, idziemy na samouczek, bo chcę obczaić wszystko. W wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Chcę obczaić wszystko, jak wygląda pod względem... Chyba jak spadnie. Pod względem... walki, bo tu będziemy pewnie walkę trenować. Idź za Ciri, idź za Ciri na dolny dziedziniec, pokonując przeszkody na murach, dobra. Ale chcę tu obczaić, wow, ja nie wiem. Jeszcze wszystko po boku chcę obczaić, bo wiecie, to zanim tam pójdziemy, to jeszcze możemy iść, o kurde, nie wiem czy jestem godzien. Możemy Kermoren jeszcze pozwiedzać. Tutaj dobrze pamiętacie, działy się walki w pierwszej części, albo i nie pamiętacie, bo jak nie graliście, ale tutaj były konkretne walki, szczególnie tutaj pamiętam z dzwonem. O, to była masakra. Kermoren, stara dobra miejscowa. Siedziba wilków, tak? Jakby nie było. Dobra, idziemy do Ciri. Nie Ciri, tylko Ciri. Właśnie, Yennefer. Z Yennefer była sytuacja taka, że w jedynce jej nie było. Porwał ją tam, znaczy znikła w niewyjaśnionych okolicznościach. Tutaj się odnaleźli. W jedynce to Geralt bardziej się skupiał na Triss. A Yennefer dopiero... Trójka. Dobra, czekajcie. Testuję tą interaktywną akcję, interakcję. Co ona robi? Jezus Maria. Chryste, panie. Geralt. Uważaj, upadek z dużej wysokości. A no, co ty nie powiesz, dobra. Muszę obczaić. Ta postać strasznie zasuwa. Nie wiem, czy to jest spowodowane czymś włączonym. Czy... No, oho, dobra, czy miałem zejść. Nie wiem, co... Czy tak faktycznie będziemy przez całą grę zasuwać, ale w żadnym wieśku żeśmy z taką prędkością nie zasuwali normalnie. Czy mam sprint włączony przez przypadek? No ja nie wiem. Chyba nie mam włączonego sprinta. Nie wiem, dziwne to jest. Może tak zmienili po prostu prędkość zasuwania Geralta. Biegi, skakanie, a co tu może, tu coś być? Mam ci pokazać, jak to się robi? No i co? I co powiesz, malutka? Masz takie same białe włosy, jak twój przyszywany ojciec.
Ale to od mutagenów. What the? No, nieźle, nieźle, nieźle się bawicie. Reci, nieźle. Och, a bugi, wiadomo. Wszystko będzie naprawiane w trakcie gry. Poniekąd, no. Teraz w każdą grą, no w sumie to jeszcze nie jest takie, chyba nie będzie tak źle jak w Bugity, bo w Bugity to był kosmos z bugami. Ale teraz już zmieniły się czasy na takie... Dzwoni? Nie wiem kto to... Zmieniły się czasy na niestety takowe, w których jak my jesteśmy betatesterami, na betatesterach się oszczędza, no i my zostajemy wykorzystywani do testowania bugów, znajdowania i innych pierdołów. A patrz, już wyszedł do wieśka. 500 mega miał bodajże, tak? 500 mega. Już go pobierałem na samym starcie wczoraj. No, także ciekawie. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u Pantera Tigris w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Nie odwracaj kota ogonem. Chociaż, mówię. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłeś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Samouczek walki, tak. Ćwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko, choćby do poziomu nowicjusza. Dobra, zobaczymy jak tu walka wygląda. Czy się zmieniła coś, czy jak będzie? No, dobra, oho, od rycerzy wpłytowych przez etniczne podpiory, bo gigantów, wiedźmini muszą być... Miecze, tak, wiemy, dwa miecze są. Dobra. Okej, okay, bla bla bla, znaki. Oho, miecz stalowy wyciągamy, tak. O, dobra. Co ty wyrabiasz? Kwadratem ciskamy szybkie ciosy. Trójkątem silne. Postawa Ciri, pamiętaj o pracy nóg. Mhm. Turlanie, o kurde, czekajcie. Aha, dobra. To teraz turlanie ćwiczymy. Patrz pod jakim kątem Geralt trzyma miecz. Dobra, no jak dla mnie to jest w ogóle nowość, szczerze. Bo na PC-cie to znaczy, na PC-cie to pewnie na PC-cie to jeszcze może zajeżdżać takim wieśkiem dwójką, kontratak, tuż. Cios, odpowiedź. Aha, okej, okay, dobra. Dobra. No nawet nie wyprowadziłem, czekajcie. Chodź, chodź, chodź. No, jeszcze raz. A masz, dzieci w tym. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od Quen.
Dobra. Kłeny. Kłen, mamy tu. No, dalej! Oczy, wiadomo, leczenie. Kłen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. No, dawaj. No, trochę inaczej to wygląda. No, co teraz? Rzuć igni, Geralt. Aż polecą iskry. Moment, ja to mam zatwierdzać, tak? X-em, okej, dobra. Dobra. Widzisz? Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się o mnie. Który następny? Art, Geralt! No dalej! Ardem? Ardem chcesz dostać, szefie? Hyc! Dobra. Zaczynam ogarniać powoli, o co biega. Axi, mózgi ci musimy przejmować, szefie. Puf! Axi potrafi zamącić w głowie. Okej, aha, czyli no to takim Bloodborne'em trochę jedzie. Fyrden, mam cię złapać? Chodź. Widzisz? No jesteś złapany, Wyrden. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. To jeszcze będziemy wszystko ogarniać. Co i jak? Przytrzymaj R1, okej. Okay. To celowanie już było wcześniej w Wieśku. W dwójce było szczególnie. Wolny trening. Aha, przytrzymaj. Dobra. To jeszcze poćwiczymy. Dobra, moment. Czekajcie, weźmy sobie... Nie Axi. Tylko słabo to, kurde, wygląda. Aha, dobra, będzie mi się myliło z Bloodborne'em, Boże Chryste. Będzie trzeba się przyzwyczaić, bo tyle teraz grałem w tego Bloodborne'a, że to masakra. Dobra, chowamy miecz i będziemy później testować, co i jak będzie to działało. Jak... Wow. Jakieś dropy FPS-ów. No! Pokazałaś mu, dziewczyno! Ciri, złaś stamtąd. Kto tam jest? Ze skali Lambert? Aż to mała diablica. Jak tylko... Oni jeszcze, kurde, się trzymają? Wszystkie miecze w Kermoren. Pamiętam dużo, jak w jedynce byli. W dwójce ich nie było. Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Co to? Czemu śnieg nagle zaczyna padać? Vesemir. Dziki zgon? No, chyba dziki, tak, dziki zgon. Nie, no bez przesady. Nie, zabili Ciri. Ciri. Dziki zgon ma jakiś powód konkretny. Czegoś potrzebują od Geralta. To jest pewne. Możliwe, że to coś nawiązuje do tej koniunkcji sfer, bo to jest ciekawy motyw. To właśnie wyczytałem to w kompendium, które było dorzucone do gry.
Temeria, droga do Wiedźmy. O, do Wiedźmy, Wiedźmy od Wiedźmy znowu? No, to takim wieśkiem jedynką będzie zalatywało bardziej, tak jak mi się wydawało. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Śniło mi się Kermoren. Zaczęło dokładnie. Zaczęło się w bracie gościnnej Kermoren. Grzałam się w Bali, a obok... Triss. Yennefer. Zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? Mhm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem trenowaliśmy Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Dobra, pora jechać. Nie ma innych opcji dialogowych. Pora jechać. Do Wiedźmy mówisz, mówicie, Wiedźminowie, Wiedźmini, że atakujemy. Yennefer, może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wieżbica pod Wiedźmą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. No kurde! Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu. Mamy straty. 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. No i właśnie wątek poszukiwania Yennefer. To jest ten właściwy wątek teraz. O kurde, dobra, dobra. Potwory, okej. Srebrne paski. No tak, dobry, miałem miecz. Wow, wow, wow. Jak się zmienia między nimi. Wow, 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 wow. Moment, ja sobie muszę to wyczaić. No, nie będzie łatwo. Dobra. Art poleciał. Dobrze, świetnie wszyscy. Aha, jeszcze, bo mi się nie wyłączył cel. Hit, pięknie. Punkty adrenaliny, zadawane przy... punkty adrenaliny, pasek adrenaliny. O, tego też chyba nie było. Wieśku, przynajmniej nie pamiętam. A nie, było, było, było. To nam pozwala na te... narzucanie znaków. No, od nowa poziomu życia. Żywotność można jedząc i medytując. No, medytacja to wiadomo, będzie ważna część. Kot.
krew, pot i łzy. Aha, medytacja nie regeneruje. O kurde, czyli na wyższych nie regeneruje. Dobra, eliksiry mamy góra, dół. I w kieszeni mamy wciśnij. Jad i krew Algula, weźmy wszystko. Ujedzmy sobie. Pozbieramy wszystko z tych Alguli. Myślę, że to będzie dobry pomysł, póki co. Kurde, nie wiem, Geralt przyspieszył tak tempo, że to jest masakra. Przecież on tak nigdy nie biegał. Wszystkie itemy nam się przydadzą z Alguli póki co. To może później drogo chodzić w sklepie. A jak nie, to do questów się przyda. Pamiętajcie. Dobra, wiecie co, ja myślę, że zakończymy ten odcinek w tym miejscu właściwie, póki jest chwila spokoju. Zbierzmy sobie tylko kwiatuszki. O. Strasznie małe, mała czcionka jest. Jak gram na 42 telewizorze i naprawdę siedząc w odległości około 2 metrów mam problem z rozpoznaniem, co tam pisze pod niektórymi itemami. Jak sobie teraz na przykład zbieram. Masakra. Dobra, także to by było na tyle. Chyba zakończmy ten odcinek. Ja się z wami pożegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze, tak jak mówię, to mi się zdaje, że bardziej twórcy ogólnie tutaj mieli chyba zamiar bardziej pocisnąć w stronę Wiedźmina jedynki i taki bardziej otwarty świat, aniżeli w dwójce. Ale już nie myślmy nad tym póki co, także zakończmy ten odcinek i widzimy się w następnym odcineczku, gdzie będziemy, no póki co cisnąć ten prolog, jakby nie było, nie? Podejdę tylko do mojego konia. Płotka oczywiście się zwie. Będziemy na niego wsiadać zaraz. No i to by było na tyle. I cześć wam wszystkim!